Siemanko, cześć, ja jestem Rossi, witam was ponownie w Uncharted 4. Zaczynamy tutaj drugą misję. Jesteśmy w więzieniu, trafiliśmy do pierdla, bo się nam powalali. Nie no, w sumie jest jeszcze... szansa na prysznic? Gadzia ty. Czyli nie, powodu jeszcze nie znam, dlaczego tutaj się znalazłem. W każdym razie w ostatnim odcinku... A może dobry wieczór? Trudno powiedzieć. Mądrala! Właśnie na schody! Kurde, miał... Muszą cię dogadać. Jak był w celi bez okna, to nawet nie wie, jaka jest pogoda na dworze. Hej, uszanowanko. I wilgotno. Ha, witaj w Panamie. Hej, Gringo! Pillo que hiciste a Gustavo! Tengo un cuchillo que tiene... Czyli mamy dzień, okej. Hey, Vargas! Chyba zaraz... Zaraz się chyba wszystko wyjaśni, dlaczego tu trafiliśmy. Hitense, cabrón! Ej, ej, tranquilízate. Wygląda na to, że masz wielbicieli. A, tak, to mój fanklub. No. Tamtemu tak obił mordę, że się nie dziwię, że teraz już nagle sobie adoratorów znalazł. Abre la reja. A donde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Znałem trochę hiszpańskiego. Co to znaczy? Wkrótce się przekonasz. Te lo advertí. Lo escuchaste. O! I mnie to też czeka. ¿Qué está mirando? Co? Atrás. De este me encargo yo. Bien. No konkretnie go tam jechali. Zobaczysz. Para! Panie przodem. Ta? No to proszę bardzo, puszczę. Rusz się. Powiedziałeś panie przodem, nie? O, lamus. Skoczyłbym z kecią. No, ale nie da się. Ej, to chyba nie jest gabinet naczelnika. Skręć w lewo. A ja pójdę w prawo i co mi zrobisz? To drugie lewo. Rozkaz. O kurde, jaki on mądry jest. Tędy. Którędy? Tędy? No, teraz to już musi trzymać, żebym nie zwiął. To tutaj. A, on mnie wypuści. Okej, okay, zdejmij mi te obrączki. Chcę procent. Procent? Od tego, co tam znajdziesz. Rozumiesz? Chwila, Vargas. Deal był taki, że tylko nas wprowadzisz. Tylko? Nadstawiam dla was karku, Gringos. Tak, a Rejfsowi ci opłaca twój trud. Si. Ale to za mało. Miałeś tego nie otwierać. Tak, miałem także nie brać łapówek. Z nikim tu nie przychodzić i nie bić moich więźniów. Ale co robić? Ja spierdalam. Ostrożnie z tym listem, ma 300 lat. Byłem członkiem załogi kapitana Avery'ego. Wiesz, kto to jest? Był piratem. Nie byle jakim. Zrobił największy napad w dziejach. I nie dał się złapać. Sprawdziłem. Świetnie. Ponad czy możemy... 400 milionów dolarów w złocie i kamieniach. A to wszystko z jednego statku. Gunsway. Tak. Dobrze, znam tę historię. Możesz do rzeczy? Aha. Siedzę w najwyższej celi w hiszpańskim więzieniu. O, jest. Mam wielką nadzieję, że kiedyś odnajdziesz to piekielne miejsce, weźmiesz mój krzyż i odkryjesz rajskie bogactwa. Co? Czego chcesz? Rajskich bogactw. Boże, to jest przenośnia. O nie. Nie uwierzę, że jesteście w tym piekielnym miejscu, żeby szukać metafory. Chcę procent. Dobra, zróbmy tak. Daj mi tam wejść i zbadać cele, a jeżeli jest tam cokolwiek po 300 latach, dogadasz się z Rejfem. No dawaj. Hmm.
List. Por favor. Jak chcesz tam wejść? Wspinaczka. No, chyba, że ty wolisz to zrobić. Chciałeś procent. Nie połam kulasów. Taki mam plan. Masz to, co prosiłem. Pojawiam się i znikam, taka rola magika. Tam, pod stołem. I powrót, dobra. Świetnie, dzięki. No i już, łatwizna. No, gdzie mam linkę, powiedz ty mi. Mógł mi ją dać. O, tu coś na pewno będzie. Skarb. Jest. Co my tu mamy? Pierwszy skarb. No, zdobyto trofeum. Pierwszy skarb, dokładnie. Tu jest skrzynia, po której musimy wejść do góry potem. Dobra. Przesuniemy ją teraz sobie. Pyk. Pyk. Trzymać trzeba? Nie trzeba trzymać. Dobra. Gitara, wchodzimy. Ale teraz linka. No. Czyli ona musi być gdzieś na dole. Jest. No i pięknie. Bingo. Wracamy do gry. No i teraz możemy też atakować. Albo i nie jeszcze, może nie teraz, dobra, ale w każdym razie linka jest. Także spoko. No to lecimy. Dawaj, jumpa. Kolejny raz. Dobra, doskoczył. Spinaczka, to jest tutaj zajebiste. To bardzo lubię. Kurwa, nie miałem co powiedzieć, tylko że lubię wspinaczkę. Pyk. I doskoczy. O, fuck, nie, to strona. Rozpieprzył się na kamieniach. Dobra, drugie podejście. Tak, lecimy. Skok. No i trzeba bardziej w tą stronę się rozhuśtać. Teraz powinien się złapać. O, pięknie. Niech no sama ty mnie słyszy. Aby do przodu. Tak, tutaj nic ciekawego nie ma, także idziemy dalej do góry. Już jest sam szczyt, dobra. Muszę znaleźć najwyższą celę. Spokojnie, spokojnie, zaraz znajdziesz to, to ty się nie martw. Skok w bok, nie idzie. To skok do góry. No, Bernd przed egzekucją miał przynajmniej ładny widok. W sumie to spójrzmy na ten widok, jak to tutaj się prezentuje. No, całkiem epicko. Epicko. Straszliwie, fajnie. Kurde. Tędy nie idę. Dobra, także lecimy do góry. Za blisko. Trudno uwierzyć, że trzymali tu dziesiątki piratów, którzy czekali na stryczek. Przytrzymaj L1 i L, żeby pociągnąć linę. Skarb? Tak, mamy. Drugi już. O, fajny. Mógłbym taki mieć. Przydałby się zawsze fajny nożyk. Tu jest jakiś liścik. Także proszę bardzo. Ja myślałem, że nowoczesne więzienia są złe.
Dobra. To cud, że ten budynek jeszcze stoi. Hiszpanie potrafili budować więzienia. Dobra, no nie będę udawał. To niesamowite. To co tutaj robisz, to na pewno jest niesamowite. Raczej dużo osób tak nie umie. O rany, nie wiesz co tracisz sam. Ciekawe ile by tak wisiał, nie? Jakbym go tak tutaj na 10 minut zostawił i sobie poszedł. No i proszę, cela Burnsa. Cela, raczej apartament. Okej. Gdzie by tu zacząć? Ty mi powiedz. To cię muszę gdzieś podejść. Wszystkie brzmały muszą coś znaczyć. No. Okej, pierwsza wskazówka. Alchemiczne symbole złota i srebra. Momencik. Widziałem coś takiego w liście. O, to fragment symbolu. A, mam drugą połowę, a więc... A, to o. Lubię. Okej, mam znaki zodiaku. Strzelec i skorpion. Dobra, strzelec i skorpion. Aha, to ja po prostu mogę sobie wciskać to. To nie to. Ja go teraz mam szukać na ścianie, czy tutaj mam w tych znakach szukać? Czy wyżej trochę? Aha, tutaj jest oznaczenie, dobra. Czyli X. Rzymska dziesiątka. I nic. Co było w tym liście? No spójrzmy jeszcze raz. Strzelec i... I w sumie nie wiem co to. To jest ten Buzzgrow chyba. Trójeczka. No, zobaczmy, spróbujmy teraz trójeczkę wcisnąć. Nawet się nie da podejść do niej. No nie ma jak. Tu jest. To też nie. Nie, nie. Dobra. Jedenastka, to może jednak jedenastka była, co? Gdzie tu jest? Tu jest trójeczka. I nic? Może jeszcze raz spojrzę na list. No dobra. Słońce, księżyc, kurwa, słońce z księżycem. Strzelec i... Tu strzelca mam. Jakiś Buzzgrow, strzelec jest tutaj, to jest, że właśnie dziesiątka. A ten Buzzgrow to jest trójka. Tutaj mam jeszcze te słońce, tak? 10 i 2, X no. I dwie kreski. O, poleciało, udało się. A to ci dopiero. O, całe ze złota. Digno factis recipimus. Chyba wszystko. Czas już wracać. No, to lecimy. Całkiem już, można powiedzieć, że całkiem sprawnie to tutaj poszło. W tej sytuacji. Dawaj, haj, haj! O! Muszę patrzeć pod nogi. Dobra, linka jest, przytrzymaj, no zejdź w dół.
Górą, można przejść górą. Nawet chyba trzeba tutaj przejść. Ostrożnie. Dobra, gdzie by teraz w dół? Jeszcze raz. Pięknie. Spróbuję to powtórzyć. Dawaj. I po bojczyku. Jest i Vargas. Chcę. Dobra. Procent. Procent. Ja ci dam procent. No. Daj mu w ryj, żadnego procenta nie będzie. Dobra, lecimy w dół. Tak, 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 tak. Skok. Lineczka. Skok. No i już. I do góry. Dokładnie. No i już. Dobra, zaraz u niego już będę, także pewnie sekwencja trzecia już zostanie tutaj zakończona. Co ja próbuję zrobić? Nie tędy, nie tędy. Tutaj. Dobra. A, to rozumiem. Oj, proszę, przez okienko. No, i udało biegnie. Się. Co znalazłeś? Drake. Nic tam nie było. No mów. Wszystko rozkradli. No, no. Jeśli są tu jakieś wskazówki, to żadnej nie znalazłem. Jesteś pewien? Szukałeś gdzie trzeba? Może przeoczyłem coś, co było w liście. Ale jak chcesz, może to myślisz? Chodzi o inną wieżę, która się zawaliła? Tak. Są jakieś plany tego miejsca? No wiesz, rozkład? Możliwe. Jest tu trochę papierów. Dobra, świetnie. Idź je przejrzeć. Spróbuj coś znaleźć. Ja w tym czasie pogadam z samym Averym, okej? Może on się połapie w tym wszystkim. Dobrze, przejrzę dokumenty. Odwróć się. No. Ale... Dobrze, że mnie nie przeszuka, bo to różnie mogło być. No. Jak z nim pogadasz, przyjdź do mnie. W porządku. No idź. A, gringo! Jeszcze jedna taka bójka! I tydzień karceru! No, oscarowy papis. Lecimy w chuja, lecimy. Prawie tak dobry jak mój. Que puedo decir, eh? Suerte de principiante, verdad, eh? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti. Jezu, ale ci urządzili, no. Żyjesz? Szkoda gadać. Chodź. Ej, nie trzymaj mnie w niepewności. Miałeś rację. Nie, mieliśmy. Teraz tylko znajdę Rafe'a i... Nie zaczynaj, proszę. Słuchaj, sam mówiłeś, my tylko my. Ja i ty. Po co ten bogaty goguś na doczepkę? Ile próbowaliśmy się tu dostać, a? No? Mieliśmy tropy. Nie mieliśmy ani jednego. Zrozum to. Bez Rafe'a, bez Vargasa nie byłoby nas tu. O, a propos Vargasa. Mamy problem. Jaki znowu problem? Wpuścił cię do starego więzienia. Tak, tak, wpuścił. Hmm? Po tym, jak przeczytał list. To jak dużo wie? Tyle, że chce procent. Szlak. Rafe, jak ktoś się o tym dowie? Dogadam się z Vargasem, bez nerwów. A teraz przejdźmy do ważniejszych spraw. Ten jakiś człowiek mnie wyjebał. Może pogadamy gdzieś w spokoju. Jasne. Dobra, nikogo nie ma. Okej, więc co mamy? Ale cacko. Mogę? Nie. Tylko ostrożnie, okej? Okay? Drewno inkrustowane złotem i srebrem. Staranna robota.
wydrążony. Dlaczego któryś z ludzi Averiego miałby ukrywać taki tani krucyfiks? To nie jest krucyfiks. Żeby go tak można było nazwać, musiałby być na nim Jezus. To nie jest Jezus. Fakt, nie ma korony cierniowej i jest przywiązany. Jeśli to nie Jezus, to... Czytaj inskrypcję. Digna factis recipimus. Nasze czyny... Nasze czyny zostaną nagrodzone. Proszę, proszę. Plusy dorastania w katolickiej ochronce. To święty Dyzma. Skruszony łotr. Co to oznacza? Panowie, ale ja na przykład nie chodziłem do żadnej szkółki niedzielnej. Dobra, w czasie ukrzyżowania. Jezusa umieszczono pomiędzy dwoma łotrami, tak? Jeden z nich szydził z Jezusa, a drugi, czyli on, był skruszony. Czyli przyjął swoją pokutę z godnością. A i wtedy Jezus zawiódł go do raju. Skruszony łotr. Co? Rozgryzłeś to? Jest pewna katedra pod wezwaniem świętego Dyzmy. W Szkocji. Właśnie tam ostatni raz widziano Averiego. To nie może być przypadek. Wiecie, miałem co do was wątpliwości, ale... Znajdźmy Vargasa i wynośmy się stąd. No, ale i tak was wydymam w dupę na końcu i wszystko zabiorę do siebie. O! Koleg przyprowadził, patrzcie go. Niech zgadnę, to właśnie z tym gościem się biłeś. Nie wiedziałem, że ma... przyjaciół. Le dije que no hayamos terminado. Mira, ya nos ganaste, ¿ok? Muy tarde para hablar. ¡Aquí no sales! Ey, ¿viste? Tú no te metas. O, leci cios. Zgłaszałeś się, nie słyszałeś. Chłopaki, zachowajcie trochę później. Sekwencja walki jest naprawdę zajebiście tutaj dopieszczona, nie? A, kółko, żeby uniknąć ciosów, okej. No. Kurde. Dobra. O, cholero. Dobra, jeszcze trzech. Trzech zostało. O, kurde. Zaimponowałeś mi, braciszku. A patrzcie, jeszcze ich tu jest. No ładnie, ciągle mnie po ścianę biorą. O, już ty. O kurwa! Spadaj się! Dobra, espera! Ya basta de hablar. No i chyba koniec zabawy. Alguien más necesita que le recuerde las reglas. Alíñense. ¿Qué es esto? No i pięknie. Dame. No i pięknie. O kurde. Szmuglujesz kontrabandę? Vargas. Cállate. Myślisz, że kim tu jesteś? Llévalo su celda. Trae los gringos en mi oficina. Déjanos. Dlaczego tak długo? I mamy wpadkę. I wciąż mogą. Vargas, proszę cię. No,
Niczego nie znalazłem. Pewnie jest w innej wieży. No i? Jakby to powiedzieć, jestem katolikiem. Zawsze go mam. Niechrzeń. Ej, chwila. To jest bubel, rozumiesz? Łżesz jak pies. Dobra, jak chcesz zmienić warunki, to przestań udawać jakiegoś gangstera. I weź to schowaj. Ja co? Jak miło. Możemy ci odstąpić 10%. Połowę. Odwalamy całą robotę. 20. Bez nas niczego nie zdziałasz. 25. Równo. 25. Co wy na to, panowie? No co zrobisz? Tak, jasne. 400 milionów równo na 4. Umowa stoi. Ta, powiedzmy, że stoi. Ile... Ile, że ile milionów? 400? Jeszcze kiedyś mnie okłada. O nie, kurde, teraz tam się usłyszą. Jezu. I po bólu. No, ale teraz mamy 100%. Chciałbyś się przekonać? Dobra. Dobra, co robimy? Trzymamy się planu. To też było częścią planu? Chodź się ze mną. Chodź. No chodź! Do samochodu. A, myślałem, że przez okno będziemy spieprzali. Kurde, drzwiami. Dokąd idziemy? Do latarni. Walka z mną. Latarnią jest łódka. Ale kurde! Nie wiem. Wyjdziemy i coś wymyślimy. Czyli jednak łódką, nie samochodem uciekamy. Dobra. Nathan, pomóż mi z tym! Pośpiesz się. Dawaj! Już otwarte! To wiej! Chodźcie! Nie widzę latarni! Fajna sekwencja. W tym pomieszczeniu jest. Jesteś tam? Jestem za tobą. Dawaj. Niech to zamknięcie. A gdzie jest ten trzeci? Co on tam odwala? A dobra. Ale się orypany wepnął przede mną, nie? O, super, żeby mnie ostrzeliwali, tak. Ale dobrze, że tamtego Vergasa zabili, bo przynajmniej nie będzie trzeba dzielić procentem, a 20% to jest ten... Duża różnica by była. O kurde! O proszę, jak mi pomógł! Dobra. Jedziemy go. Dobra, musimy dogonić Rejpa i to biegiem. Myślałem, że mu ufasz. Tak, powiedzmy. Idziemy tutaj do góry. A, odsunąć też trzeba. Starczy chyba. Nie, trzeba do końca. Zostawi nas tu, tak? Nie, jeśli się pospieszymy. Dobra, idź pierwszy. Oni są wszędzie. Spokojnie, idź dalej. Okej, czysto. Cholera, to istny labirynt. No, normalnie jakby nie chcieli, żebyśmy tam wyszli. No, myślę, że raczej nie chcą, żeby... Lubi się stąd wyszli. Co teraz znowu na drabinkę trzeba? O! Dobra. Kurwa!
No i z takiej wysokości już ma. Ja. Dobra, jeszcze raz. Druga numer 2. No, dawaj do góry. O, teraz zaskoczył, super. Nie. Nie wracamy się. Nigdy za siebie, idziemy do przodu ciągle. No, dobra. Dał radę. No i dupa. Skocz! Wciągnę się! Trzymaj się! Dawaj! Co? Nie! Nie, trzymaj się! Trzymaj! O kurde! Sam! Dawaj drugą! Dasz radę! Nie! Musimy stąd zwiewać. Nie, on tam leży. Nie, już po nim. Chodź, łódź czeka zaraz za murem. Nie mogę zostawić. Nate, twój brat nie żyje. Chodź albo do niego dołącz. Nie. Rób co chcesz. Sam. Może nie. Musimy stąd spadać. Sam. O! Lat później. Dobra, dotarłem do dna. Okej. Aparatura podaje mi, że jesteś na miejscu. Widzisz gdzieś naszą zgubę? Nie, na razie pusto. U ciebie coś wyskakuje? Niestety nie. Dobra, płynę dalej z prądem. Przyjąłem. W kontakcie. Tak jest. Okej, mamy już trzecią sekwencję. Druga została zakończona. Hej, jeśli dobrze liczę, została ci 1/4 butli. Chcesz się wynurzyć? Nie, spokojnie. Jestem blisko. Fajnie, że teraz będzie nurkowany. Jeśli czegoś nie znajdziesz, wbijamy się. Znajdę. Dobra, słuchajcie, zapraszam was do kolejnego odcinka, który wkrótce się pojawi. Jeżeli spodobał wam się ten materiał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i trzymajcie się, do zobaczenia. Siema!